Jaka będzie dzisiaj nasza agenda? Otóż podzieliłem ją na kilka takich punktów. W pierwszym przejdziemy sobie od razu do BestLinkera, do panelu, udostępnię Państwu ekran, pokażę, które te elementy są istotne, które są ważne, co należy na samym początku ustawić, aby nam to się wszystko fajnie zgrało, a następnie przerobimy sobie takie cztery scenariusze. W pierwszym scenariuszu zakładamy, że mamy sprzedaż tylko w Polsce i mamy jeszcze do tego drukarkę fiskalną. W drugim scenariuszu mamy też tą sprzedaż w Polsce, ale nie korzystamy, znaczy nie korzystamy, ale raczej korzystamy z zwolnienia z obowiązku ewidencji na tych urządzeniach ewidencyjnych, czyli mamy to zwolnienie, tak zwane, potocznie się mówi, zwolnienie z kasy, czyli ustawimy sobie w BestLinkerze takie dokumenty jak paragon imienny, który będzie wysyłany do klientów. I zarówno ten pierwszy scenariusz, jak i ten drugi scenariusz, one zakładają to, że przecież możemy sprzedawać za granicę, korzystając z tego limitu, na przykład limitu VAT ESS, który wynosi 10 tysięcy euro, czyli 42 tysiące złotych, to wtedy wystawiamy dokumenty dokładnie takie same. Dopiero gdy go przekroczymy lub zarejestrujemy się do VAT ESS, no to wtedy ta sytuacja nam się zmienia i ustawiamy tak jak w scenariuszu trzecim, który Państwu pokażę, że mamy sprzedaż i w Polsce, i za granicę. Jesteśmy zarejestrowani do VAT ESS, przeprowadzamy transakcje takie jak WDT, jak i transakcje eksportowe, na przykład do Wielkiej Brytanii czy do innego kraju poza Unię. I w ostatnim scenariuszu dodamy sobie rozwiązania dotyczące magazynowania zagranicznego, czyli posiadamy na przykład aktywny numer VAT w innym kraju i jak to wszystko ze sobą spiąć. Tak przygotowałem te scenariusze, że nie będziemy robili w każdym od zera, tylko każdy następny będzie zawierał elementy poprzedniego. Więc najpierw ustawimy sobie ten pierwszy, a potem będziemy elementy dodawali. I na koniec pokażę Państwu, jakie są możliwe eksporty, zestawienia, które możemy sobie stworzyć w BestLinkerze. I zrobimy sobie tą sesję pytań i odpowiedzi. Więc ja postaram się w te 40 minut zmieścić, a następnie te minuty ostatnie poświęcę na Państwa pytania, które się będą pojawiały. Sobie tutaj zajrzę jeszcze na czat, czy wszystko jest w porządku. Dobra, więc tak, ja przechodzę do panelu BestLinkera. W razie czego tutaj mam nadzieję, że jak będą jakieś problemy, to proszę mi dawać znać. Ja postaram się je, powiem, do nimi zapanować, zwalczyć. W takim razie udostępniam ekran i przechodzimy do panelu. Panelu BestLinkera. Dobra. Teraz powinni Państwo widzieć na swoim ekranie panel BestLinkera. Proszę mi napisać na czacie tylko, czy widać panel, żebyśmy mieli już pewność, że na pewno wszystko jest OK i ruszamy z kopyta. Więc ja sobie tutaj luknę szybko. Widać, dobra, dziękuję. W takim razie, to co widzimy, jesteśmy w panelu BestLinkera, od razu tutaj widać. Zachęcam Państwa, dla tych z Państwa, którzy dopiero korzystają z BestLinkera, dopiero zaczęli używać, to tutaj w panelu BestLinkerze, na tej pierwszej stronie, do której jesteśmy prowadzeni po logowaniu, są takie banery różne. I tutaj jest widać, to jestem ja, można zapisać się na szkolenie. To jest taki cykl 5 darmowych szkoleń na żywo. Każde szkolenie jest w inny dzień, trwa około 1,5 godziny i ja w nim omawiam każdy element systemu. Czyli w jednego dnia mówię o ustawieniach zamówień, w innym o magazynie, w innym o marketplace'ach, więc jeśli chcą Państwo w miarę dobrze poznać BestLinkera, te ważniejsze podstawy, żeby móc to wszystko sobie skonfigurować, to właśnie to jest idealne miejsce, żeby sobie z takiego szkolenia skorzystać, darmowego. Tutaj można się zapisać, zarejestrować i otrzymają Państwo dostęp. Wybierają Państwo sobie szkolenie, na którym chcą Państwo uczestniczyć, ich jest kilka, znaczy ich jest pięć, wybierają Państwo sobie albo wszystkie, albo jedno, które Państwa interesuje. Więc ja nie chciałbym dzisiaj mówić o tych podstawach, tylko skupić się na tym temacie, który chciałem Państwu przedstawić, czyli na ustawieniach fakturowania.
Od czego zaczynamy? Jesteśmy w panelu bez linkera, po lewej stronie widzimy takie menu. Przechodzimy do zakładki zamówienia i tutaj na dole mamy taką zakładkę ustawienia. I sugerowałbym pierwsze, zanim zaczniemy ustawiać te wszystkie faktury, te serie numeracji, te różne akcje automatyczne, zrobić takie rzeczy, które Państwu teraz tutaj pokażę. Jest taka zakładka pola dodatkowe. To są pola, które będą pojawiały się w zamówieniach, które można uzupełniać ręcznie, które mogą być uzupełnione automatycznie, ale co najważniejsze dla nas dzisiaj jest to, że wartość tych pól może być eksportowana do różnych raportów. Ponieważ te raporty dotyczące faktur bez linkerza nie zawierają wielu istotnych informacji. Dlatego w tym bonusie, który dla Państwa przygotowałem, jest taki stworzony eksport przeze mnie, który będzie zawierał bardzo wiele informacji dotyczących zamówień, z których księgowi będą bardzo zadowoleni. Ale żeby to zrobić, to tutaj musielibyśmy utworzyć takie pola dodatkowe. Zróbmy je zatem, klikamy sobie tutaj ikonkę ołówka, edytuj i takie pole sobie zrobimy, ja go nazwę na numer faktury. Klikam zapisz, drugie pole, ja je nazwę na przykład numer korekty lub to będzie numer zwrotu też, bo też sobie dzisiaj zrobimy też zwroty, ustawienie zwrotów detalicznych. Tych pól mogą Państwo dodać wiele innych. Ja jeszcze jedno dodać. To będzie ID transakcji, na przykład transakcji z Allegro. Dzięki temu księgowi będą mogli połączyć transakcję z Allegro z konkretnymi dokumentami sprzedaży. Dobra. Tutaj chyba. W każdym razie tak, wyświetlanie na zamówienia, klikamy zapisz. No i dzięki temu takie pola będą uzupełnione. Nie chcę się tutaj poprawiać w te literówki, ale w każdym razie no, mogą Państwo sobie tutaj nazwać to Twoją. Te trzy elementy pozwolą na to, że będziemy sobie te dane wyeksportować. Ja założyłem konto wczoraj, ono jest czyste, tu nic nie ma. Chciałem Państwu pokazać od zera, także Państwo, jak są w takiej właśnie sytuacji, że dopiero też sobie konto założyli, mogli sobie to odtworzyć, te ustawienia zrobić właśnie od samego początku, więc tutaj też żadnych zamówień nie ma, ale mogą Państwo dodać sobie jakieś takie zamówienie ręcznie. Ja sobie kliknę tutaj stwórz zamówienie i proszę zobaczyć, że tutaj mamy pola dodatkowe. Jest numer faktury, numer korekty i przypuśćmy ten numer transakcji, który tutaj powinien być. I te pola są do uzupełnienia tutaj ręcznie. Możemy zrobić akcje automatyczne, które uzupełnią te pola no, automatycznie. Druga rzecz, o której musimy pamiętać, którą warto ustawić, jest, przejdziemy sobie do zakładki ustawienia ponownie. Jesteśmy w zakładce ustawienia, a następnie przetwarzanie zamówień. I tutaj jest takie bardzo ważne ustawienie, którego nie możemy pominąć, czyli kiedy BestLinker ma ściągać stany magazynowe. I tu wybieramy moment. Domyślnie jest ustawione przy potwierdzeniu zamówienia. Przy potwierdzaniu to jest taki moment, na przykład jest pobrane zamówienie z Allegro, opłacone, to już jest potwierdzone zamówienie. Więc czy chcemy od razu, czy w innym momencie, to tutaj właśnie ustawiamy. Jeśli chcielibyśmy zrobić na przykład tak jak systemy ERP, czyli zdejmują stan magazynowy z magazynu w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży, to również taka opcja tutaj jest do zrobienia. Lub możemy też oczywiście wybrać dowolny inny moment. Więc pamiętajmy o tym, że BestLinker będzie ściągał te stany w momencie, który sobie ustawimy dokładnie w tym oto miejscu. Ja zostawię właśnie tak. Będzie faktura, to będzie ściągnięcie stanu magazynowego. Oczywiście BestLinker ma możliwość tworzenia rezerwacji magazynowych, ma możliwość tworzenia WZ-ek, PZ-ek i innych dokumentów magazynowych, o których ja dzisiaj mówić nie będę. Skupię się tylko i wyłącznie na dokumentach sprzedaży. I tutaj zaznaczam bardzo ważną rzecz. BestLinker nie jest programem księgowym, więc tutaj faktur kosztowych nie dodajemy. Nie prowadzimy księgowości w BestLinkerze. Możemy utworzyć tworzenie dokumentów sprzedaży. I do tego właśnie przejdziemy. Przechodzimy do zakładki faktury. Ona tak się nazywa, no ale tutaj mogą być tworzone różne dokumenty i paragony, i faktury, i korekty,
i sprzedaż paragonowa i pozostałe. Dobra, jesteśmy w tej sekcji faktury. Tutaj widać, tu się będą pojawiały wystawione faktury, proformy, korekty, paragony, możliwość różnych rejestrów, czyli eksportu tych dokumentów w różnych formatach, o których mam nadzieję uda mi się powiedzieć, ale to, co nas interesuje, to zakładka ustawienia. Tutaj domyślnie są ustawione cztery dokumenty. To są tak naprawdę wszystkie rodzaje dokumentów, które w Bestlinkerze są. Faktura, korekta, proforma, paragon. I krótkie wyjaśnienie. Paragon stosujemy tylko i wyłącznie, znaczy ja sugeruję używać tylko i wyłącznie, gdy korzystamy z drukarki fiskalnej. To wtedy stosujemy tą serię numeracji, ten rodzaj paragon. W każdym innym przypadku będziemy używali tej faktury, czyli zarówno dla paragonu imiennego, dla faktury VAT będziemy używali właśnie tej serii, która nazywa się faktura, ale możemy ją dostosować właśnie do konkretnego dokumentu, jakim jest na przykład paragon imienny, czy faktura detaliczna, czy rachunek. To jest tylko taka nazwa, więc proszę się też nie sugerować, że ona tak się tutaj w Bestlinkerze nazywa. Tak samo korekta. To będzie korekta, ale to może być zwrot detaliczny również. Proforma, no to tłumaczyć myślę nie trzeba. Proforma dokumentem żadnym księgowym nie jest, więc tutaj skupiać się na nim nie będę. I od czego zaczynamy? Pierwszy scenariusz zakłada to, że mamy sprzedaż, przypuśćmy, do klientów jakichś polskich firm, czyli wystawiamy jakąś fakturę oraz sprzedaż detaliczną używając drukarki fiskalnej. Nie wiem, czy wytłumaczyć różnicę między kasą fiskalną a drukarką fiskalną, która bardzo często się pojawia. Otóż tylko napomknę, że kasę fiskalną bierzemy pod pachę i idziemy, możemy iść na bazar i tam sprzedawać, tak? Ale kasy do niczego nie podłączymy, a tym bardziej do Bestlinkera. Z kolei drukarkę fiskalną na bazar nie weźmiemy, bo tam nic nie wpiszemy, ale za to podłączymy, między innymi do Bestlinkera też. Bestlinker posiada taką aplikację, która nazywa się Bestlinker Printer, dzięki której mogą Państwo połączyć swoją drukarkę fiskalną do Bestlinkera i zautomatyzować tworzenie tych paragonów. Tylko dla klientów detalicznych oczywiście. Więc jak to zrobić? Żeby utworzyć sobie serię numeracji, zacznijmy od takiej serii dla faktur dla firm. Wystarczy, że w tej serii numeracji, tej domyślnej, klikniemy sobie tą ikonkę ołówka, edytuj, i otworzy nam się tutaj ustawienia tych wszystkich ustawień tej danej serii numeracji. Ja wyjaśnię najważniejsze pola stąd, potem już jak będziemy sobie ustawiali kolejne dokumenty, pokażę tylko różnicę. Pokażę też Państwu tutaj najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Resztę, one są domyślne, których ustawienie będzie miało drugorzędne znaczenie. Nazwa, ja sobie ustawię tutaj faktura.pl B2B, taką sobie nazwę, czyli faktura, która będzie wystawiona tylko dla firm z Polski. Format numeru mogą Państwo tworzyć sufiksy, prefiksy, czyli na przykład sobie tutaj zrobię B2B. Czyli każda faktura z Bestlinkera dla firm będzie zawierała taki oto numer, czyli kolejny numer, miesiąc, rok i na końcu B2B. Dzięki temu Państwo też będą mogli sobie łatwo eksportować takie dokumenty, dzięki temu, że takie różne serie będą zrobione. Bardzo ważne ustawienie tutaj to jest stawka VAT. Domyślnie mamy użyć stawki VAT przypisanej do produktu w zamówieniu. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli Państwo użycie tego ustawienia, no to trzeba pilnować, jakie stawki VAT są w zamówieniu, skąd one pochodzą. Jeśli będą korzystali Państwo z magazynu Bestlinkera i te produkty w magazynie będą połączone z ofertami na Allegro, z ofertami w sklepie, to Bestlinker będzie brał stawki takie, jakie są w magazynie. Więc jak Państwo dodacie nowy produkt i nie zmienicie stawki VAT, która domyślnie jest zero w magazynie, no to będzie w zamówieniu zero, co spowoduje, że na fakturze też będzie zero. Więc pamiętajmy o tym, żeby upewnić się, że w magazynie dla produktów mamy ustawione stawki VAT prawidłowo. To, co ja sugeruję w sytuacji, jeżeli mają Państwo produkty wszystkie, które nie mają żadnych zwolnień, znaczy żadnych możliwości zastosowania obniżonych stawek VAT, ustawić sobie zdefiniowana wartość. I tu wprowadzamy 23 i mamy z głowy.
czy źle coś ustawimy, czy coś będzie w zamówieniu źle pobrane, czy w magazynie dodamy produkt i będzie nastawka stawka VAT, czy zapomnimy czegoś, bezlinker ustawi 23, na fakturze też będzie 23 z głowy. Albo druga sytuacja, mamy tylko karmy dla psów na przykład, albo tylko jakieś suplementy, które nie podlegają, z których mamy pewność, że korzystamy z tych obniżonych stawek VAT, to tutaj ustawiamy na przykład sobie 8 i z głowy. Czy uwzględnić przesyłkę, czy ta przesyłka ma być na fakturze, czy też nie, stawka VAT dla przesyłki, prefiks, czyli na fakturze będzie przesyłka i dalej będzie fraza, na przykład kurier DPD, więc tutaj mogą Państwo też sobie to ustawić. Pominie produkty z ceną zero, tak albo nie. I bardzo ważne ustawienie, zachęcam do tego, żeby to ustawić, przeliczaj na złotówki. Czy oczywiście możemy przeliczyć na inne waluty, no ale jeżeli prowadzimy, mamy polską firmę, prowadzimy polskie księgi, to warto tutaj ustawić przeliczenie na złotówki. Dzięki temu jakieś transakcje zagraniczne będą na fakturze, bezlinker je będzie przeliczał automatycznie na złotówki. I bardzo ważna data kursu waluty, to co sugeruję tutaj zrobić, to pierwsze ustawienie, czyli dzień poprzedzający datę płatności lub wczorajsze w przypadku braku płatności. Wczorajsze oznacza, że dzisiaj wystawiam fakturę, czy bezlinker wystawia fakturę, płatności nie ma, to weźmie datę z wczoraj. Płatność była wczoraj, to weźmie datę z przedwczoraj, czyli zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego. Księgowe się na pewno ucieszą, jak tak ustawimy. Sposób płatności też sugeruję ustawić tak, jak tutaj jest, czyli użyj sposobu płatności podczas podanego w zamówieniu, czyli jak mają Państwo PayU, przelewy 24 czy inne opcje, to one dokładnie w tej nazwie pojawią się na fakturze i też pojawią się w zestawieniu, które sobie Państwo stworzycie, które stworzycie Państwo ze mną, jeśli Państwo skorzystacie z tego nagrania, które dla Państwa też przygotowałem. No i dalej już możemy sobie dodatkowe rzeczy ustawić, jak dodatkowe dane, które pojawią się na fakturze. Domyślną serię numeracji dla korekt. Pamiętajmy o tym, żeby to ustawić tutaj, czyli każda faktura, każda seria numeracji dokumentu powinna mieć swój odpowiednik, swoją korektę. Czyli jak będziemy tworzyli fakturę B2B, zrobić korektę B2B. Stworzymy paragon detaliczny, tam fakturę detaliczną czy paragon imienny, utworzyć pod to odpowiednią korektę. Zrobimy sobie później też faktury VAT-OSS, to też zrobić korektę pod te faktury VAT-OSS. Dzięki temu będziemy mieli porządek i możliwość eksportowania tych dokumentów właściwie. Miasto wystawiający, tutaj oczywiście mogą Państwo, znaczy nie mogą, tylko tutaj należy wprowadzić dane sprzedawcy. To jest właśnie pole, które pojawia się na fakturze jako sprzedawca, czyli tutaj sobie wpisujemy w tą nazwę firmy. Tam XYZ, tutaj zrobimy adres, kod pocztowy i oczywiście nie zapominajmy o numerze NIP, który tutaj się jakiś pojawi. Jak będą Państwo mieli lub macie rejestrację do VAT-EU, no to w tym miejscu sobie możemy dodać ten przedrostek PL. Język główny może być polski, język dodatkowy. Bezlinker może tworzyć faktury w różnych językach, ale tworzymy tutaj fakturę dla takiej sprzedaży polskiej. Więc ustawimy sobie ten język główny polski, ale dodatkowy, zgodny z krajem kupującego. Czyli jak będziemy mieli klienta z Czech, akurat na Allegro kupi z Czech, to będzie po polsku i będzie poniżej też po czesku. Nazwa dokumentu to jest bardzo ważne ustawienie, które będziemy sobie robili przy każdej serii numeracji za chwilkę. Poproszę zobaczyć, że mimo, że jesteśmy w fakturze, to możemy ustawić różne dokumenty. To może być faktura VAT, może być faktura, aczkolwiek już po zmianach no, nie ma obowiązku pisania faktury VAT, może być faktura, ale to może być też paragon, ten paragon detaliczny, o którym wspomniałem. Następnie, jeżeli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, no to możemy też ustawić tutaj dodatkową kolumnę z ceną netto, pokazywać VAT w osobnej kolumnie i sugeruję tutaj ustawić wyświetl numer zamówienia z bezlinkera. Wtedy na każdej fakturze będzie jeszcze ten numer i będzie łatwo znaleźć konkretne zamówienie. Identyfikator płatności sugeruję też ustawić zawsze na tak. Dzięki temu jakiś taki numer indywidualny, na przykład z Allegro, z eBaya, czy z innych marketplace'ów, czy też ze sklepów, będzie się pojawił na fakturze. A co za tym idzie? W zestawieniach, w raportach.
i klikamy zapisz. Mamy tutaj taką pierwszą serię numeracji stworzonej i ona będzie miała zastosowanie właśnie dla tych transakcji B2B. No ale teraz zróbmy ten detal. Czyli mamy klientów detalicznych, mamy tu podłączoną tą drukarkę fiskalną do Bestlinkera, więc ustawimy sobie serię numeracji dla paragonu. Czyli ten rodzaj paragon robimy tylko i wyłącznie dla paragonów fiskalnych. I tu filozofii nie ma, bo jak podłączą Państwo albo ktoś Państwu podłączy drukarkę fiskalną do Bestlinkera, to tutaj w tych ustawieniach tej serii musimy właściwie zrobić dwie rzeczy. Zazwyczaj te firmy, które sprzedają drukarki fiskalne, są bardzo dobrze zorientowani w tych systemach, też w Bestlinkerze, więc oni zazwyczaj wiedzą, co tutaj trzeba ustawić. Ale dla Państwa proszę pamiętać, że tutaj jest taka opcja fiskalny, który powinien być ustawiony na tak, oraz bardzo ważna rzecz, pomijaj produkty z ceną zero, też na tak. Drukarka fiskalna zero nie wydrukuje i będzie pojawiał się błąd. I wszystkie inne ustawienia, czyli jaka będzie, będą dane sprzedawcy na tym paragonie, jakieś dodatkowe elementy, kasjerzy i tak dalej, to są ustawienia już aplikacji, która będzie połączona z drukarką fiskalną. Więc to są elementy, które dla nas tutaj znaczenia mieć nie będą. I tyle. Tyle trzeba ustawić, żeby mieć te faktury dla sprzedaży polskiej. Ale co ważne, chcielibyśmy, Państwo zapewne chcieliby, żeby to się działo automatycznie, a nie ręcznie. Więc przechodzimy do zakładki automatyczne akcje. U mnie też jest czysto, żadnych akcji automatycznych tutaj nie mam, więc sobie je zrobimy. Mogą Państwo stworzyć dodatkowe grupy akcji. To są takie sekcje, dzięki temu łatwiej będzie zarządzać. Są użytkownicy, którzy mają 7000 akcji automatycznych, więc żeby się w tym odnaleźć, to te grupy nam mocno ułatwiają. Ja je nazwę faktury. I w tej sekcji będę tworzył właśnie te akcje automatyczne dotyczące tworzenia dokumentów sprzedaży. Dodaję akcję automatyczną. I teraz bardzo ważna rzecz. Jak będą Państwo ustawiali, kiedy dokument sprzedaży ma być utworzony, no to musimy się zastanowić właśnie nad tym momentem. Czy ten moment, kiedy klient zapłaci, czy ten moment, jak będzie wysłana przesyłka. Więc te różni sprzedawcy różnie to stosują, więc musimy wcześniej zastanowić się, jaki to będzie moment. Ja tutaj zastosuję pewne uproszczenie stosowane przez wielu sprzedawców, czyli dokument sprzedaży wystawia się w momencie, gdy kurier odbierze przesyłkę. Czyli tutaj ustawiamy sobie to zdarzenie. Ustawiamy sobie ustawiono status, to jest status zamówienia w Bestlinkerze. Jaki status wysłane? Czyli jak w Bestlinkerze takie zamówienie zmieni swój status na wysłane, to Bestlinker właśnie co zrobi? I tu ustawiamy, co ma zrobić. Szukamy wystaw fakturę. No i tutaj wybieramy tą serię numeracji. My stworzyliśmy tą fakturę PL B2B, tutaj proszę zauważyć, że mamy też możliwość ustawienia stawek VAT i wystawiającego. Ustawienia w tej akcji będą miały pierwszeństwo nad ustawieniami w serii numeracji, więc proszę pamiętać, żeby tego nie ominąć. Tutaj ustawiamy, ja ustawię zgodnie z serią numeracji, żeby tutaj było po prostu łatwiej. To, co ustawiliśmy tam, czyli w tych ustawieniach w serii numeracji, też będzie miało zastosowanie. To tylko taka dygresja, czy jak Państwo od razu widzicie, można ustawić w Bestlinkerze, żeby stawki VAT się podmieniały w zależności od różnych warunków. My tego robić nie będziemy. My chcemy, by wystawiła się faktura B2B dla zamówień, tylko jak Państwo widzicie, czegoś tu brakuje. Skoro to ma być faktura tylko dla firm, no to potrzebujemy dodać jakiś warunek. Tym warunkiem będzie, czy klient podał nam NIP. Jest taki warunek w Bestlinkerze, wybieramy NIP, a tutaj podano numer NIP. To, co bym jeszcze sugerował dla pewności, dodać kraj dostawy. Kraj dostawy jaki? Polska. No i taką akcję tutaj możemy wybrać grupę, tą, którą stworzyliśmy, czyli te faktury w akcjach automatycznych i klikamy zapisz
I od tego momentu Bestinker będzie sam tworzył faktury dla sprzedaży B2B w momencie, gdy zamówienie w Bestinkerze zmieni status na wysłane. No to teraz paragony. Ja sobie tą akcję skopiuję, żeby nie tworzyć na nowo. Tu się nie zmieni ten status na wysłane, tylko warunek NIP. Będzie przeciwieństwo tego, czyli brak numeru NIP. Zamówienie od klienta nie podał NIP, co będzie tworzone. Będzie tworzona faktura. Będzie tworzona. W związku z tym tutaj, jako akcję, wybieramy sobie wystaw paragon. To była seria domyślna, czyli ta jedna i tyle. To spowoduje, że jeżeli te integracje z drukarkami fiskalnymi działają w taki sposób, że jeżeli w Bestlinkerze zostanie utworzony paragon, ten taki tutaj, co ustawiliśmy przed chwilą, ten techniczny taki, to wywoła akcję na drukarce fiskalnej, taką automatyczną fiskalizację. No i gotowe. Teraz możemy przejść dalej. Teraz taka sytuacja, że my jednak no, nie mamy drukarki fiskalnej, ale mamy za to mamy możliwość skorzystania z tego zwolnienia z obowiązków fiskalizacji, w skrócie to nazwijmy, czyli będziemy tworzyli inny dokument. To może być faktura też właściwie, tak? Tylko nie będzie NIP-u. Ale sugeruję zrobić osobną i sugeruję zrobić, żeby to był paragon, taki imienny, a nie faktura. Ponieważ każdą fakturę będzie trzeba umieścić w JPK-u. To spowoduje, że więcej pracy księgowej, a co za tym idzie, u wielu firm biura księgowych będzie po prostu drożej. Więc pokażę Państwu, jak zaoszczędzić, a też księgowym, jak to uporządkować, bo dzięki temu, że będą wystawiane dla sprzedaży detalicznej paragony imienne, to tą sprzedaż detaliczną z całego miesiąca minus zwroty po prostu wrzucamy jako jedną pozycję. Więc to księgowanie, jak mamy tysiące tych zamówień, tysiące tych sprzedaży detalicznej, jest zdecydowanie uproszczona. I żeby to zrobić, przejdźmy sobie z powrotem do faktur. I tutaj przechodzimy do ustawień. Następnie tworzymy sobie kolejną serię numeracji. Nazwiemy ją paragon imienny. Tutaj sobie stworzymy sufiksa łamane na TA. I na dole jedyne, co musimy zmienić, oczywiście ustawiamy wszystko dokładnie tak jak poprzednio, tylko tutaj zmieniamy nazwę dokumentu na paragon. Czyli wystawić dokument, w nagłówku nie będzie faktura, tylko w nagłówku będzie paragon. A resztę proponuję ustawić tak, jak Państwu pokazywałem. Klikamy zapisz. No i mamy kolejną, paragon imienny. Przechodzimy z powrotem do akt automatycznych. Więc tutaj podmieni nam się jedna rzecz. Nie będzie staw paragon, tylko wystaw fakturę, ale seria numeracji to będzie nasz paragon imienny. Tutaj ustawiamy tak samo jak wcześniej, zgodnie z serią numeracji, gotowe. No i teraz nie mamy drukarki, ale mamy wszystkie dokumenty sprzedaży dla sprzedaży polskiej, są automatycznie tworzone już w Bestlinkerze. Jak ktoś podał NIP, faktura B2B. Jak nie ma NIP-u, paragon imienny. Teraz kolejna rzecz. Proszę też zauważyć jedną sytuację, że tutaj zrobiłem takie założenie, że to jest tylko do sprzedaży polskiej. Więc jeżeli będzie na przykład Państwo mieli sprzedaż do Czech, czy tam do Rumunii, czy do innego kraju, klienta detalicznego i będą Państwo korzystali z tego limitu, a raczej tak, póki tej rejestracji do VAT-SS nie będzie, no to tutaj nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby ustawić kraj dostawy i wybrać sobie Unię. To wtedy, jeżeli będzie taki klient, tutaj paragon imienny, nie, bo mówimy o sprzedaży detalicznej, jak ustawimy sobie tutaj, żeby kraj dostawy to była Unia, no to zawsze będzie paragon imienny. Wtedy oczywiście, póki limit nie został przekroczony, no to korzystamy ze stawki VAT, tak jakbyśmy fakturowali czy ewidencjonowali tą sprzedaż detaliczną w Polsce. Idąc dalej, w kolejnym scenariuszu dokładamy transakcje zagraniczne już. Czyli zaczniemy od VAT OSS. Dokonaliśmy rejestracji, mamy rejestrację VAT OSS, w związku z tym zmienia nam się troszkę sposób działania. To, co musimy
możemy zrobić? Dodać kolejną serię numeracji. Przejdźmy sobie w takim razie do faktury. Przechodzimy sobie do ustawień i dodajemy jeszcze jedną serię numeracji. Klikamy dodaj serię numeracji. Nazwijmy ją VAT-OSS po prostu. Dodam sobie sufiksa OS. I tutaj będzie jedna zmiana. Jedna. Stawka VAT. W Bestlinkerze jest taka opcja tutaj. Użyj podstawowej stawki VAT obowiązującej w kraju kupującego. To spowoduje, że jak będzie klient z Czech, to będzie stawka taka jak w Czechach. Jak będzie klient z Rumunii, taka jak w Rumunii, jak z Niemiec, taka jak w Niemczech. I tyle. Resztę ustawiamy dokładnie tak samo. Jedyne co, mogą Państwo ustawić sobie język, na przykład główny, jako język zgodny z krajem kupującego, a drugi język polski na przykład. Albo tylko język angielski. To będzie taka jedna różnica, jeśli chodzi o te pozostałe dokumenty. I następnie przejdźmy sobie do automatycznych akcji, żebyśmy stworzyli sobie automat, który te faktury w ramach procedury VAT-OSS by tworzył. Ja sobie skopiuję tą naszą akcję, która tworzy faktury B2B. No i jaka będzie różnica tutaj? Podano numer NIP? No nie. Czyli tylko bez NIP-u. Kraj dostawy jaki? Unia. Ale bardzo ważne, w ramach Unii, ale z wyjątkiem jego kraju, z wyjątkiem Polski. Więc możemy dodać warunek nie Polska. Czyli jak mamy zamówienie, nie ma NIP-u, jest poza Polskę wysyłka, co Bestlinker ma zrobić? Wystaw fakturę, owszem, ale seria numeracji VAT-OSS. Gotowe. I tu Bestlinker będzie już rozdzielał. Jak Państwo widzicie, w zależności od rodzaju, dokąd i dla kogo. Kto jest nabywcą i do którego kraju ta wysyłka będzie, to wystawi odpowiedni dokument sprzedaży. I na pewno Państwo zauważyli w ustawieniach, które zrobiliśmy przed chwilą, że Bestlinker będzie wstawiał tylko stawkę podstawową. Więc jeżeli chcielibyśmy, mamy taką sytuację, że sprzedajemy produkty, które mają różne stawki VAT w różnych krajach, czy na przykład mamy jakieś suplementy i w Niemczech jest obniżona stawka VAT na niektóre. W Rumunii też sprzedajemy, ale tam też jest obniżona stawka, ale na niektóre produkty, które mamy. No to tutaj tym ustawieniem, tak powiem, tego nie ogarniemy w Bestlinkerze. W Bestlinkerze nie ma możliwości ustawienia tych stawek VAT obniżonych. Mamy na to dwa sposoby. Pierwszy, możemy ustawić sobie właśnie akcje automatyczne na produkty i ustawić sobie stawkę VAT. Więc po prostu możemy to ustawić sobie akcjami automatycznymi. Więc tych akcji będzie sporo, tyle ile tych produktów różnych. I plus dla każdego kraju, każda akcja dla każdego produktu będzie musiała być zrobiona z osobna. Jednak mamy w Taxology takie narzędzie stworzyliśmy, nazywa się TaxFixer, do którego można wprowadzić matrycę stawek VAT, które za pomocą API podmienia w Bestlinkerze stawki VAT obniżone właśnie dla tej procedury VAT-OSS. Więc jeżeli chcieliby Państwo taką sytuację mają, chcieli Państwo skorzystać, to oczywiście zachęcamy do kontaktu, to pomożemy, podpowiemy, jak to ustawić. Kolejna transakcja, skoro mamy sprzedaż zagraniczną do klientów detalicznych, nazwijmy to detalicznych, czyli tych prywatnych, i prowadzących działalności gospodarczej, to co jak będzie firma? Firma, która będzie zarejestrowana do VAT UE, która będzie posiadała swój numer, numer VAT, ten VAT UE z prefiksem kraju. Dodatkowo będzie jeszcze zarejestrowana w bazie WIS. Jak zrobić, aby Bestlinker uwzględniał też takie transakcje? Przechodzimy z powrotem do faktu i tutaj ustawimy sobie kolejne serie numeracji. Robimy nowa seria numeracji. Nazwijmy ją po prostu WDT. Mogą Państwo sobie nazwać ją jak chcą. Ja sobie zrobię też sufiks WDT. Stawka VAT jaka będzie? No tu będzie jedna stawka VAT. Zdefiniowana poniżej jaka? 0%. Tak samo dla przesyłek. Tak, co do zasady, transakcje do naszych kontrahentów, którzy są aktywnymi podatnikami VAT-UE, wysyłka jest z Polski do
innego kraju w ramach Unii i po spełnieniu kilku warunków możemy zastosować stawkę 0%. Reszta ustawień taka sama wszędzie, jak w poprzednich opcjach, które pokazywałem. No i teraz, jak ustawić, żeby Bezlinker nie tylko wystawiał tą fakturę w momencie, gdy będzie wysyłka do takiego kontrahenta, to jeszcze dokonał weryfikacji w bazie WIS. Przechodzimy do akcji automatycznych. Ja skopiuję sobie jeszcze raz tą pierwszą, żeby nie tworzyć na nowo, bo warunek ten moment będzie taki sam. NIP, no będzie podany. Ten nasz kontrahent poda numer NIP. Klikamy podaj numer NIP. Podano numer NIP. Kraj dostawy jaki? To będzie Unia. Z wyjątkiem, oczywiście z wyjątkiem Polski. Więc mamy identycznie jak do VAT-OSS z wyjątkiem tego NIP-u, tylko brakuje nam jeszcze jednego elementu. Bezlinker może dokonać weryfikacji statusu naszego kontrahenta na podstawie numeru VAT, który podał. I wybieramy aktywny. Jeżeli jest aktywny, jest wysyłka poza Polskę w ramach Unii, to Bezlinker wystawia fakturę WDT. Reszta ustawień taka sama. Więc mamy już transakcje zagraniczne w ramach Unii, tak powiem, ogarnięte, ale na pewno zastanawiają się Państwo, co w przypadku, jeśli są spełnione te warunki, że jest klient zagraniczny, podał nam jakiś numer, ale się okazuje, że on jest nieaktywny. I często to się zdarza, że są tacy kupujący, nazwijmy ich, którzy, żeby sobie skorzystać z takiej okazji, że na przykład my tego nie weryfikujemy, nie sprawdzamy na stronie internetowej, wpisują byle co w pole NIP, żeby mieć, nie zapłacić VAT-u. Takie sytuacje też są, więc możemy tutaj ustawić dodatkową akcję. Ja skopiuję tą ostatnią i warunek zmieniamy. Status VAT-EU jaki? Nieaktywny. No to w takim wypadku mamy dwie opcje. Albo to będzie transakcja w ramach VAT-OSS, no bo to będzie klient detaliczny wtedy, jeśli ten numer jest nieaktywny. Traktujemy go jako klienta detalicznego. Albo jest też inna możliwość, wystawiamy po prostu fakturę tą polską, z polską stawką VAT. To są te dwie takie opcje. Nie chciałbym, tutaj moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać. Obydwie opcje są poprawne. To do Państwa należy decyzja, które będą Państwo się już trzymali i ją stosowali. No dobra, mamy transakcje zagraniczne ogarnięte. W ramach Unii, no to co nam pozostaje? Co jeśli będziemy mieli sprzedaż na przykład poza Unię? To musielibyśmy stworzyć jeszcze taką serię numeracji dla eksportu. No i ona będzie identyczna, ta seria numeracji jak dla WDT. Wchodzę do ustawień. Będzie identyczne. Może sobie tutaj zrobić ten sufix, jakiś eksport na przykład, EX na przykład dodać i też będzie 0%. Więc ona nie będzie się różniła za bardzo, ale warto zrobić osobną serię numeracji właśnie po to, żeby łatwiej było później te eksportowe faktury wyeksportować do systemu księgowego i do przekazania do księgowości. I tylko jedną uwagę dodam do takich faktur, już nie będę tego tutaj tworzył, że taką fakturę musimy przekazać podczas nadawania przesyłki już. W Bezlinkerze jest opcja, na przykład do sprzedaży do Wielkiej Brytanii, aby w momencie nadawania przesyłki, na przykład FedExem, czy UPS-em, czy różnych innymi brokerami, jest opcja eksportu, gdzie załączamy właśnie tą fakturę z Bezlinkera. Więc ona powinna być wystawiona wcześniej niż wysyłka. Więc ta akcja dla niej powinna być inna, na przykład pobrano zamówienie, zamówienie opłacone, warunek poza Unię, stawka 0%. I chciałem z Państwem jeszcze omówić ostatnią rzecz, ostatnia seria numeracji, co w przypadku, jeżeli mamy magazyn poza granicami kraju. Swój albo korzystamy ze fulfillmentu, jakiejś firmy fulfillmentowej, Frisco na przykład, albo korzystamy z jakiejś firmy marketplace, czyli na przykład korzystamy z Amazon FBA w Niemczech albo w 5 krajach, albo z fulfillmentu Emaga, który jest w Rumunii. No to oczywiście tutaj rodzi się obowiązek rejestracji do VAT w
kraju, w którym te nasze produkty będą magazynowane. Więc jak korzystamy z magazynu FBA w Niemczech, no to ta wysyłka jest z Niemiec do innych krajów, bądź na terenie Niemiec, no to wymaga to od nas rejestracji do VAT w Niemczech. A co za tym idzie, będzie inny numer nasz, ten numer NIT, ten numer VAT będzie inny i będzie inna stawka VAT. Więc ja pokażę Państwu, jak też to w Bestlinkerze ustawić. Przechodzimy sobie tutaj do ustawień faktur, nowa seria numeracji. Załóżmy, że w tym scenariuszu mamy aktywną rejestrację do VAT w Niemczech. No i zrobimy sobie faktura D. Tutaj sobie zrobimy prefiks D. No to jaka będzie stawka VAT? No taka jak w Niemczech, nie? Więc tutaj sobie ustawiamy tą stawkę VAT, mamy na to 19%. Tak samo dla przesyłek, na sztywno. Jeżeli będą obniżone, no to tak samo. Albo mogą Państwo akcjami automatycznymi to zrobić. Czyli jeżeli w zamówieniu jest produkt X i on ma stawkę obniżoną, to podnieś stawkę VAT. Taką akcję możemy sobie zrobić. A jeśli produkt Y, no to ustaw podstawową stawkę VAT. W tym scenariuszu pokazuje, że mamy jedną stawkę dla tej całej sprzedaży z Niemiec lub w Niemczech. To, co musimy drugą rzecz zmienić, no to sprzedawca, więc tu będzie ta nasza firma XYZ, adres i tak dalej, ale różnica będzie taka, że ten numer VAT będzie inny. Więc tutaj będzie ten nasz numer, który uzyskaliśmy w niemieckim urzędzie skarbowym. Zapewne on będzie miał tutaj początek D i ten numer. Więc musimy stosować w wystawionych dokumentach ten numer VAT niemiecki. Możemy nawet język główny ustawić sobie jako niemiecki, a język dodatkowy na przykład polski. Reszta ustawień bez zmian. I analogicznie, jak mamy rejestrację w Rumunii, to fakturę dla Rumunii. Jeżeli w innym kraju, w Słowacji, w Czechach, w Hiszpanii, w Francji, to dla każdej tworzymy osobną serię numeracji z osobnym numerem NIP. A jak to zautomatyzować? Przejdźmy do automatycznych akcji. I teraz musimy skądś wiedzieć, że to jest zamówienie właśnie z tego magazynu. W przypadku Amazona jest to sytuacja o tyle uproszczona, że w Bestlinkerze możemy podłączyć integrację z Amazon do pobierania zamówień, do wystawiania ofert itd., itd., ale również Bestlinker pobiera zamówienia z Amazon, pobierając informacje na temat, z którego konkretnie magazynu to wysłał. Ja tu integracji z Amazonem nie mam, więc nie wiem, czym się to uda pokazać, ale będzie taki warunek, czyli tutaj ustawmy sobie dokładnie tak samo, czyli zmieniono status, ustawiono status wysłane. Warunek będzie, przypuśćmy, kraj. Możemy ustawić sobie kraj dostawy, czyli na przykład inny niż Niemcy i bez NIP-u, no to będzie VAT-OSS. Lub możemy sobie ustawić tutaj kraj dostawy Niemcy i ustawić tą fakturę niemiecką. Więc tutaj kilka opcji jest. Ale jeśli będzie integracja z Amazon, o, możemy, dobra. Jest coś takiego jak Amazon FBA jako warunek. I w tym miejscu możemy wybrać sobie między innymi kraj. I na przykład są nasze Niemcy. To oznacza, że jest zamówienie, które Amazon wysłał z Niemiec. W związku z tym możemy ustawić sobie naszą serię numeracji, raczej wystaw fakturę w serii numeracji, na przykład właśnie VAT D. Resztę tu ustawiam, zrobię tak jak wcześniej, czyli wartość zgodną z tymi wcześniejszymi ustawieniami. I tak samo analogicznie możemy zrobić dla pozostałych krajów. Jeżeli mamy Amazon, korzystamy z Amazon FBA na przykład w Czechach, w Hiszpanii, Francji czy w innym kraju, no to tworzymy sobie osobne akcje automatyczne, uzupełniając sobie tutaj kraj. Więc żeby ułatwić tą sprawę, ja tutaj jeszcze dodam inne elementy, między innymi takie jak klient podał NIP,
Jest w bazie WIS. Jest aktywny. Wystaw fakturę. Tylko, że tutaj powinniśmy ustawić już stawkę VAT 0%. Mamy wysyłkę z Niemiec, czyli mamy nasze WDP. Jak będzie z kolei tutaj brak numeru NIP i ustawimy sobie kraj wysyłki, kraj dostawy, właśnie Unia i tu wyłączamy Niemcy, czyli nie Niemcy, o, no to co mamy? Mamy nasz VSS, czyli wysyłka z Niemiec na przykład do klienta detalicznego w Rumunii. Więc możemy też NIP, brak numeru NIP powinno tutaj być. Więc tak tworzymy sobie również stworzenie serii numeracji, na przykład dla VAT-OSS, ale z wysyłką z Niemiec. Więc jak Państwo widzicie, tych opcji, te wszystkie opcje, które są potrzebne do wystawiania dokumentów sprzedaży bez linkera dla różnych typów transakcji są. I bez linkera będzie tego pilnował. Jaki rodzaj transakcji, jaki jest status kontrahenta, jaka stawka VAT, z której serii numeracji wystawić, a dzięki temu, gdy przejdziemy sobie do faktur, następnie do rejestr sprzedaży, proszę zauważyć, że możemy sobie wyeksportować do różnych formatów, do Excela, do różnych plików, do PK na przykład, w formacie PK, czy do różnych programów księgowych, też do Komarcha, do Optimy, czy na przykład jest taki plik EPP, czyli do subiekta, czy tam rachmistrza, czy rewizora, również zestawienie tych dokumentów sprzedaży z konkretnych serii numeracji. Czyli na przykład był wrzesień i osobno eksportujemy tylko fakturę B2B plus korekty do B2B. Następnie odznaczamy i robimy tylko na przykład paragon imienny plus zwroty detaliczne. I dzięki temu mamy kilka plików, z podziałem na transakcję. I ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, że jest w Bestlinkerze coś takiego jak raport OSS. Jeśli będą Państwo tworzyli te serie numeracji, jak pokazałem, VAT OSS, wszystkie w ramach jednej serii, no to starczy, że sobie tutaj na koniec, po zakończeniu kwartału zaznaczamy, tutaj jeszcze musimy wybrać odpowiedni kwartał, czyli teraz był lipiec, od 1 lipca do końca września. O, zaznaczamy VAT OSS plus serię numeracji korekty VAT OSS i taki raport, ja tutaj nie mam żadnych dokumentów, więc jak on wygląda, nie pokażę Państwu, ale on zawiera wszystkie elementy dotyczące, pomocne do tego, żeby taką deklarację stworzyć. Więc tutaj naszemu działowi VAT Compliance, którego pozdrawiam, który jest z nami dzisiaj, bardzo dużo ten raport bez linkera pomaga, bo mamy zestawienie tych wszystkich dokumentów, mamy też produkty, które są. Tutaj jest taka opcja dodaj produkty do faktury, klikamy tak i będą ładne kolumny, będą jakie kraje, z których była wysyłka, do których krajów, odpowiednie stawki VAT, więc jak mamy ustawione, tak jak pokazałem dzisiaj, to gwarantuję Państwu, że ten raport będzie poprawnie też stworzony i bardzo dużo ułatwi nam wspólnie pracę. To, co Państwo ode mnie otrzymacie po zakończeniu tego spotkania, już przedłużyłem, jest w mailu przyjdzie link. W tym linku będzie nagranie. W tym nagraniu pokazuję, jak zaimportować taki specjalny raport do Bestlinkera, który będzie zawierał wiele różnych informacji dotyczących numeru faktury, numeru korekty, numeru zwrotu, transakcji, ID płatności, stawek VAT, produktów, po prostu taki master raport, który można potem raz na miesiąc przekazać księgowości, które zawiera wszystkie elementy potrzebne i niezbędne do tego, żeby to rozliczyć. Ja wracam do czatu na Państwa pytania, zacznę odpowiadać. Na razie zostawię ten ekran, chyba że coś pokazać bez linkerze. Nie ma, dobra, to ja zatrzymam udostępniania. Wróćmy sobie do naszej pięknej prezentacji i przechodzimy sobie do pytań i odpowiedzi. Więc zachęcam do tego, żeby, jeśli są jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem i już patrzymy. Panie Marcinie, jak ustawić weryfikację WIS przy VAT-OSS? Panie Marcinie, no przy VAT-OSS nie weryfikujemy, czy jest, znaczy, że nie ma
VAT TSL dotyczy tylko transakcji do klientów naszych kupujących, szanownych, którzy nie są firmami, że tak powiem, czyli tam nie ma NIP-u do sprawdzenia. Ale żeby zabezpieczyć tę sytuację, że firma podała po prostu swój NIP, ale jest nieaktywny, no to mogą Państwo zrobić tak, jak pokazałem, czyli warunek status nieaktywny, wystaw fakturę właśnie tą polską na przykład, lub wystaw fakturę VAT OSS. Pan Mateusz, czy można dodać na fakturze jakąś stałą uwagę, na przykład dla WDT, wystawioną zgodnie z artykułem ustawy i tak dalej? Tak, panie Mateuszu. Tam jest w ustawieniach każdej serii numeracji, którą pokazywałem, jest taka sekcja uwagi. I tam może pan wpisać wszystko. Tam często sprzedawcy wpisują numer konta na przykład, czy tam jakieś inne dodatkowe informacje. W przypadku jakichś specjalnych produktów dodają jakieś specyfikacje, więc tam jest takie pole, można też w tej serii dodać również to. Czy jest magazyn FBA w Polsce i można z niego wysyłać do Niemiec przy VAT OSS? No jeżeli magazyn jest w Polsce i wysyłamy do Niemiec, mamy rejestrację do VAT OSS i naszym kupującym nie jest firma zarejestrowana do VAT UE, to tak. To czy gdzie są FBA, no to już to pytanie do Amazon. Co w przypadku, gdy klient płaci na przykład w październiku, a towar dostanie w grudniu? Czy Bezlinker tworzy faktury zaliczkowe, a później końcowe? Nie, panie Ewo. Bezlinker nie tworzy faktur zaliczkowych. Takowych zrobić nie można. Jednakże to, co bym tutaj sugerował, te faktury zaliczkowe są bardzo problematyczne zawsze. I dla systemów, i dla księgowych. W przypadku... No pytanie, kiedy ten obowiązek podatkowy powstał, panie Ewo? Więc jeżeli była płatność w październiku, no to obowiązek powstał w październiku. Nieważne, że towar klient dostał w grudniu. Więc sugerowałbym ustawić na przykład, ja oczywiście pokazałem Państwu pewne uproszczenia stosowane przez sprzedawców, a jakbyśmy chcieli to zrobić tak bardzo, jeszcze bardziej zgodnie, to możemy ustawić sobie datę sprzedaży w seriach numeracji, taka jak, to jest takie pole wyboru, dzień poprzedzający datę płatności lub dzień poprzedzający datę wystawienia faktury w przypadku braku płatności. No to wtedy, tutaj odpowiadając na to pytanie, Bezlinker wystawi tę fakturę w październiku. Nie będzie miało znaczenia, czy ten towar wyjdzie później. Czy Bezlinker eksportuje dane w języku niemieckim? Dane w języku niemieckim. Jeżeli, panie, bo ustawimy sobie serię numeracji i tam jako język główny ustawimy sobie po niemiecku, no wtedy dane poszczególnych elementów będziemy mieli po niemiecku. Tylko też pamiętajmy, te wydruki, eksporty, które są w Bezlinkerze, tam też musimy język wybrać. Tam są wersje językowe też. Być może jak pani nie widzi niemieckich znaków, polskie znaki, rozumiem tylko, czyli po polsku wszystko jest, nie po niemiecku, no to w wydrukach eksportach, czyli bez linkerza, w tej zakładce wydruki eksporty należałoby też wybrać kraj, bo te eksporty są sortowane krajami też, językami raczej. Jak ustawić zwroty, na przykład w integracji z Allegro, aby potem wygenerować raport dla zwrotu dla księgowości? Dobra, panie Damianie, można ustawić sobie, stworzyć serię numeracji, taką korektę. Korektę, którą nazwiemy sobie zwrot detaliczny. I do tych paragonów imiennych, które pokazywałem, w przypadku zwrotu takiego detalicznego, tworzyć korektę do tego paragonu imiennego. I wtedy ten zwrot, ta korekta będzie się nazywała zwrot detaliczny. I wtedy możemy sobie wyeksportować zestawienie tych zwrotów. To jest też raport w tych eksportach, które pokazywałem. To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o takie zwroty detaliczne.
Pan Łukasz, czy jest możliwość zmiany terminu płatności, przelew terminowy przed wystawieniem faktury za pomocą akcji automatycznych? Tego nie wiem, czy taka opcja jest. Ten termin płatności ustawiamy sobie w ustawieniach serii numeracji. Nie? To jest taka pewność, że tam możemy sobie ustawić termin. I tam jest plus 7, plus 14 i tak dalej. Ja zaraz sprawdzę, czy mamy taką opcję, bo tu mamy stawkę VAT wystawiającą akcję. Ja czegoś takiego nie widzę, więc na ten moment mogę powiedzieć, że nie. Że w zależności od jakiegoś warunku nie ma możliwości zmiany. Idę dalej. Pani Katarzyna. Czy na wystawionym paragonie w Beslinker trzeba wpisać numer paragonu z kasy fiskalnej? Nie posiadam drukarki kasy fiskalnej. Czy trzeba? Teraz tak, no teraz zależy, bo te narzędzia, te integracje zazwyczaj właśnie to robią. Umożliwiają to, że na paragonie fiskalnym jest wstawiane pole dodatkowe właśnie zawierające numer tego paragonu imiennego. Tego nie ustawia się w Beslinker. Chyba, że moglibyśmy dodać na przykład takie pole dodatkowe, taki tag do tego uwagi na paragonie i tam wstawić numer paragonu fiskalnego na przykład. Więc jakby to jest tak do zrobienia naokoło akcją automatyczną i dodaniem takiego tagu. Jak potrzeba, to sugerowałbym się skonsultować albo z osobami, które tworzyły tą integrację z drukarką, albo z supportem Beslinkera. Oczywiście ja zachęcam do konsultacji ze mną. Mogą Państwo umówić się taką darmową konsultację, gdzie możemy omówić różne możliwości też niż Beslinkera, czy również możliwości inne, z których mogą Państwo korzystać, korzystając z usług Taxology, czyli zarówno kwestie księgowe, jak i podatkowe, VAT compliance, jak i również tych kwestii technicznych chętnie pomożemy. A żeby wiedzieć, co potrzebujemy, no to warto to przedyskutować, więc zachęcam do umówienia spotkania. Na górze widzą Państwo baton, który można kliknąć, przekieruje Państwo do Calendly, do umówienia takiego spotkania. Idę dalej, już te ostatnie pytania. Czy jest możliwość... Pan Mateusz, czy jeśli jakiś marketplace stosuje samofakturowanie, o, bardzo dobre pytanie, czyli platforma, na przykład Amazon, jak domyślam się, wystawia fakturę sprzedaży, mogę ją zaimportować do BL i wtedy też to wszystko wygenerować do raportu, na przykład OSS za kwartał. W przypadku samofakturowania, tu mamy tu jeden przykład, który możemy zrobić, to jest samofakturowanie, ten auto-invoicing w Amazon. Jest obecnie w Beslinkerze taka opcja, by zaimportować numer tych dokumentów do zamówień. Tylko to nie będą faktury wystawione w Beslinkerze, w związku z tym nie będą uwzględnione w tym raporcie OSS. Będzie trzeba zrobić. Powiem, jak to rozwiązują klienci często. Albo rezygnują z tego autofakturowania, żeby mieć kontrolę nad tym samodzielnie, żeby samodzielnie tworzyć te faktury, wiedzieć kiedy i nie być skazanym na to, czy Amazon dobrze to wszystko wystawi. I wtedy mamy to w Beslinkerze na przykład, nie ma problemu. A druga opcja to taka, że równolegle Beslinker będzie tworzył te dokumenty sprzedaży w ramach VAT-OSS po spełnieniu tych wszystkich warunków, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No to wtedy, panie Matuszu, mamy jeden do jednego. Tak powinno to wyglądać i wtedy możemy sobie taki raport wygenerować, również bez linkerza. Kiedy wystawić fakturę w procedurze VAT-OSS przy wysyłce za pobraniem? W momencie nadania czy odebrania przez klienta? Panie Piotrze, generalnie musimy tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Dla samej procedury VAT-OSS i dla VAT-u tutaj nie ma znaczenia wystawienia faktury. Równie dobrze można byłoby nie wystawiać żadnego dokumentu, tylko prowadzić ewidencję.
ale co innego jest dokonać wystawienia dokumentu sprzedaży celem rozliczenia podatku dochodowego. Więc tutaj będzie to miało zastosowanie tego obowiązku podatkowego dla PIT-CIT. Tak? Mamy tutaj trzy sytuacje. Kiedy powstaje obowiązek w PIT-CIT? Czy Państwo powie? Trzy takie sytuacje są. Wystawienie faktury, czyli data wystawienia faktury, data płatności, data wydania rzeczy lub zbycie prawa tego prawa dysponowania towarem jak właściciel, bądź wykonanie usługi, w zależności od tego, które z tych elementów wystąpi pierwsze. Więc jeżeli, Panie Piotrze, będzie płatność wcześniej, no to co do zasady ta faktura powinna być, może nie, faktura może być wystawiona później, ale data sprzedaży powinna być taka jak data płatności. Bo w momencie nadania przesyłki, czy odebrania przez klienta, w momencie nadania przesyłki, czyli przekazania kurierowi, no to liczymy to jako przekazanie, czyli tak są już, tutaj są dosyć jednolite orzecznictwo, że tak powiem, czyli wydanie przesyłki profesjonalnemu przewoźnikowi jest już tym wydaniem rzeczy. Więc jeżeli klient nie zapłacił, no to powinna być, jeśli chcemy oczywiście ustawić ten właściwą datę obowiązku podatkowego, no to w momencie wysyłki. Pani Marta, mam dwa ostatnie pytania. Pani Marta, czy do paragonu fiskalnego można dać jakiś dokument zwrotu? Dodać. W sensie, że wystawiamy i coś tam dodajemy automatycznie, to nie. Ale, Pani Marto, może Pani zrobić wydruk w Bestlinkerze. Specjalny eksport własny, dostosować go, czyli jak rozumiem taki formularz zwrotu, tak, że klient sobie go uzupełnia i ustawić sobie akcję automatyczną, wyślij fakturę i jeszcze załącz właśnie ten formularz zwrotu. Czyli jakby nie do samej faktury, czyli nie do samego paragonu, czyli tylko do tego maila, który jest wysyłany do klienta. Nie tworzyć innej serii faktur, obecnie robimy to ręcznie. Panie Łukasz, no to oczywiście zachęcam, żeby nie robić ręcznie. Co można, to automatyzujmy, ponieważ możliwości są przeogromne, żebyśmy mogli sobie tą pracę ułatwiać i korzystać z narzędzi, między innymi Bestlinkera. Proszę Państwa, więc oczywiście zachęcam do kontaktu, tutaj jest QR kod dodatkowo, kontakt do mnie bezpośrednio, więc jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Bestlinkera, czy na temat naszych usług, na temat Taxology, porozmawiać o swoich planach na temat ekspansji zagranicznej, jak to podatkowo ugryźć, jak możemy Państwu pomóc, to zachęcam do kontaktu ze mną, QR kod, bądź ten link powyżej, bądź kontakt, który Państwo tutaj widzicie. Więc dziękuję Państwu za dzisiaj i do zobaczenia.